Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy rozmawiać o czosnku. Czosnek, który tutaj widzicie, został posadzony jesienią, to jest czosnek o zimy. Całkiem ładnie wygląda, bo na którymś z filmików Wam pokazywałam, jak wyrywam jedną główkę czosnku. No i już widać fajne małe główki. Słuchajcie, dzisiaj zabieg ogławiania czosnku, który jest konieczny w uprawie czosnku ozimego. Czosnek, jak widzicie tutaj ze środka, wypuszcza kwiatostan, z którego w przyszłości wydałby nasiona. Takie ogławianie czosnku przeprowadzamy gdzieś tam w drugiej połowie czerwca, na początku lipca, jeżeli zagapicie się troszeczkę w czerwcu. Jeżeli tylko zauważycie, że czosnek zaczyna wypuszczać właśnie takie kwiatostany, od razu je obcinajcie. Gwarantuję Wam, że jak tylko odłamiecie te wszystkie kwiatostany, to Wasze główki zaczną dużo bardziej się powiększać. No i w efekcie czego będziecie mieli dwa razy takie główki, niż gdybyście czosnku nie ogławiali. Jak widzicie, mój czosnek od góry zrobił się żółty. Obstawiam, że jest to po prostu nadmiar wilgoci, bo przez ostatnie dwa tygodnie prawie że codziennie u nas padało. No i niestety wierzchołki zrobiły się żółtawe. Jeżeli nie macie pewności co do tego, jaka jest przyczyna tego, że czosnek zrobił się żółty, to najlepiej jeden po prostu wyrwać, poświęcić, zobaczyć, co jest. Ja tutaj jednego wyciągnę. Ale siedzi. O, zobaczcie, jakie już ładne główki. I tak jak mówiłam, po prostu jest im za mokro. Widać, że główka jest bardzo przemoczona. Mam nadzieję, że już nie będzie aż tyle padać. Deszcz jest potrzebny, ale bez przesady. Bo jak widzicie, no, główka jest naprawdę całkiem ładna. Nie ma żadnych oznak szkodników, więc na 100% u mnie jest to nadmiar wilgoci. Jak widzicie, moje główki są naprawdę piękne i zdrowe. Jedyny problem to tutaj nadmierna wilgotność, dlatego właśnie końcówki czosnku zrobiły się takie żółtawe. Nic z tym nie zrobię, no po prostu muszę mieć nadzieję tylko, że już nie będzie tak obficie padać i troszeczkę ta ziemia przeschnie. To, że te liście od góry są delikatnie żółte i to nie wpłynie na jakość czosnku, jeżeli troszeczkę podłoże przeschnie. Jeżeli nadal będzie tak bardzo obficie padać, no to niestety czosnek zgnije, ale jak widzicie, naprawdę jest bardzo ładny. Wróćmy teraz do tych kwiatostanów. Takie pędy czosnku, słuchajcie, jeżeli chcecie wykorzystać, bo można je wykorzystać na wiele sposobów. Przede wszystkim są bardzo smaczne. Są takie chrupkie, więc śmiało możecie zrobić z tego pesto, takie czosnkowe. Możecie też dodać na przykład do masła i zrobić sobie przy ognisku czy przy grillu takie pesto albo masełko czosnkowe. Możecie też śmiało podsmażyć sobie na masełku, zrobić jajecznicę, czy dodać po prostu do jakichś potraw w kuchni, które lepiej smakują z dodatkowym czosnku, ale jeżeli chcecie wykorzystać je w ogrodzie, to też możecie, bo one bardzo intensywnie pachną i możecie zrobić z nich wywar i na przykład dodać jedną łyżkę mydła potasowego i opryskać wszystkie rośliny, które są zaatakowane przez mszyce. Także nie wyrzucajcie, wykorzystajcie. Nie zapominajcie ogławiać czosnku. Udajcie się do swoich ogródków, przejrzyjcie swój czosnek, zobaczcie, czy już pędy się pojawiły. Odłamcie je i wykorzystajcie, a za jakiś miesiąc czy półtora będziecie mogli już takie naprawdę większe główki czosnku wykorzystać do małosolnych. Skoro już wyrwałam jeden czosnek, to zobaczmy, jakie w środku mają ząbki. W ogóle polecam Wam, żeby sobie co jakiś czas zrobić kontrolę swoich warzyw i poświęcić jedne małe sadzonki, wyrwać, zobaczyć. Jeżeli widzicie gdzieś tam na liściach jakieś zmiany albo widzicie, że sadzonki są gorszej jakości, to wyrwijcie jedną, zobaczcie, bo często w uprawie kapusty czy właśnie roślin z grupy cebulowych szkodniki atakują przy samych korzeniach i jeżeli nie zauważycie ich, no to cała Wasza plantacja pójdzie do kompostownika, a jeżeli sprawdzicie, że gdzieś tam coś przy korzeniach się znajduje, to zawsze macie tą szansę, żeby zareagować. Korzenie już odcięłam, więc sprawdźmy.
Zobaczcie, ile pięknych już ząbków czosnku. Ostatnio dodawałam taki czosnek do małosolnych. Jeśli główka powiększy się jeszcze raz tak bardzo, to będę naprawdę bardzo zadowolona. Jeżeli główki czosnku powiększą mi się jeszcze raz tak bardzo, a tak powinno być, no to słuchajcie, będę bardzo zadowolona, bo już teraz mam bardzo ładne ząbki. Tutaj, co do tego wyciągu, takie właśnie obierki od czosnku nie wyrzucajcie, one są naprawdę bardzo pomocne. Tak samo te pędy tutaj, one są mocno czosnkowe i śmiało możecie wykorzystać je w swoich ogrodach do oprysków takich naturalnych. Ja sobie tutaj pokroję na mniejsze kawałki, żeby wszystko ładnie mi się utopiło w tej wodzie. Pędy czosnkowe wykorzystam w kuchni, żal mi ich, żeby tutaj wrzucać do tego, ale jeżeli chcielibyście, to też połamcie sobie na mniejsze kawałeczki albo pokroicie nożem. Im starszy pęd, tym trudniej się go łamie. Wrzucam to wszystko do wody, zostawiam na 24 godziny. Najlepiej, żeby były nakryte jakimś tam dekielkiem. No i później przesadzam i wlewam do opryskiwacza. Dodaję sobie taki roztwór, litr takiego wyciągu na 3 litry wody i do tego dodaję łyżkę mydła potasowego, żeby ten oprysk tak bardzo mocno leżał na liściach. Jak będziecie szli już opryskiwać swoje rośliny, na przykład z mszycy czy z przędziorka, to pamiętajcie o tym, że rośliny wszystkie swoje liście mają tak skonstruowane, żeby deszcz, który pada, szybko z nich spływał. Więc opryski, które będziecie robić, musimy zrobić pod spodem liści. Tam znajdują się szkodniki, nie na wierzchu. Bardzo rzadko, jak się przyjrzycie, znajdziecie mszycę na wierzchu liścia. Zawsze ona jest pod spodem. Jeżeli będziecie robić taki oprysk z wywaru z czosnku, to ustawcie sobie dyszę od spryskiwacza w drugą stronę, tak żeby opryskać od dołu, tam gdzie właśnie ta mszyca na przykład się znajduje. I co jest też bardzo ważne, takie opryski naturalne musimy powtarzać, bo one działają na te szkodniki, które tam się znajdują, nie działają na jajeczka. Więc jeżeli będziecie mieli mszycę albo przędziorka, to te zabiegi musicie powtarzać na przykład co 5 dni. Tak długo do skutku, aż ten szkodnik zostanie wyeliminowany z waszego ogródka. Także słuchajcie, no, życzę wam udanego sezonu. Do zobaczenia. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak wy wykorzystujecie w kuchni albo w ogrodzie te pędy czosnku. Do zobaczenia. Ogórki. Koperek, liście chrzanu, czosnek. To co, robimy małosolne. Do pojemnika włożyłam już kilka ogórków i czosnku. Do tego dodaję koperek. Póki co na razie zielony koperek, bo jeszcze nie ma kwitnących koperków. Do tego liście chrzanu. Ja do małosolnych nie wykopuję korzenia. Korzenie zostawiam sobie, żeby jeszcze urosły pięknie, żeby później były do tych kiszonych, które chowamy do słoików na zimę. Wkładam sobie liście chrzanu, no i układam dosyć ciasno moje ogórki. Jeżeli macie duże, fajne słoje, to możecie użyć. Ja nie mam dużego słoja. Na wierzchu układam sobie czosnek, układam resztę koperku, chrzan i do litra wody dodaję czubatą łyżkę soli niejodowanej. To jest bardzo ważne, żeby używać soli niejodowanej, ponieważ w kiszonkach sól jodowana nie do końca dobrze robi. I taką rozmieszaną zimną wodą zalewam ogórki i odstawiam na kilka dni. Najbardziej lubię takie 2-3 dniowe. Dajcie znać w komentarzach, po ilu dniach wy zjadacie swoje.